Witam serdecznie wszystkich na czwartej edycji koncertu Papła Merdeka i kłaniam się nisko. Proszę Państwa, króciutko na początek chciałem Wam powiedzieć, dlaczego rządowi Indonezji tak bardzo zależy, żeby Papua Zachodnia nie była niepodległym państwem. Otóż w 1936 roku holenderski geolog Jacques Jandozy odkrył w masywie Erzberg w Papui Zachodniej olbrzymie złoża złota i miedzi. W ówczesnych warunkach ich techniczna eksploatacja była niemożliwa. Ta tajemnica przez dziesięciolecia pozostawała znana jedynie wąskiemu kręgu finansistów i polityków. W 1976 roku zaraz po objęciu władzy przez Suharto eksploatacją tych zasobów zajęła się amerykańska firma Freeport Sulfur. Rdzenni mieszkańcy tego terenu, plemiona Amungme i Kamoro, zostały wydziedziczone i rozpoczęła się rabunkowa eksploatacja tych złóż, z których rdzenni mieszkańcy, czyli Papuasi, nie tylko nie mieli jakiegokolwiek zysku, ale również często służyli jako tania siła robocza wykorzystywana w niewolniczych warunkach. Głównymi ośrodkami właśnie wydobycia złota i miedzi stały się Timika i Tembagapura. Teraz chciałbym skierować kilka krótkich zdań do Papuasów, żeby wiedzieli, że mówię właśnie o problemie Freeport. Kekayan Tanah Papua, Yang Begitu Hebat, Bukan Milik Indonesia dan Bukan Milik Amerika. Demikian, Freeport harus diusir dari Tanah Papua dan harus ditutup. Hidup seluruh Papua, Papua Merdeka. Papua Merdeka. Papua Zachodnia wciąż pozostaje stosunkowo mało znanym przypadkiem państwa, które nie zostało poddane dekolonizacji lub zostało podbite i skolonizowane i w takim stanie pozostaje do dzisiaj. Więcej słyszano w naszym kraju, mówiono o Tybecie, czy choćby ostatnio także o Kurdystanie. Natomiast Papua Zachodnia wciąż pozostaje jakby tak na marginesie. Ten koncert jest między innymi próbą zwrócenia uwagi na Papuę Zachodnią w naszym kraju, jak również stanowi element rozjaśnienia tego problemu. Papua Zachodnia jest terytorium położonym na drugiej co do wielkości wyspie naszego globu, na Nowej Gwinei, liczy sobie 420 tysięcy kilometrów kwadratowych. Szacuje się do różnych badań, że przodkowie Papuasów przybyli na tą wyspę od około 40 tysięcy lat temu do nawet 60 kilku tysięcy lat temu. Pomimo to, gdy w latach 50. i 60. świat obiegła fala dekolonizacji, wiele krajów w Afryce, w Azji, ale też na Oceanie uzyskało niepodległość, Papuasi z zachodniej Papui zostali w tym procesie pominięci. W tamtym czasie Papua Zachodnia znajdowała się pod administracją holenderską. Niestety w wyniku pewnych machinacji Papuę Zachodnią ominął los kraju niepodległego. W tamtym czasie na forum międzynarodowym panowała pewnego rodzaju propaganda, która miała ukazać zachodnich Papuasów jako ludzi z epoki kamienia kupanego, także jako lud zacofany i nierozumiejący realiów współczesnego świata. Tego rodzaju hasła głosili zarówno politycy indonezyjscy, jak i również politycy choćby ze Stanów Zjednoczonych. Po wizycie w Papui Zachodniej Roberta Kennedy'ego, brata ówczesnego prezydenta Johna Kennedy'ego, Robert Kennedy po powrocie do swojego kraju rozgłaszał podobne tezy w Waszyngtonie. Gdy zachodni Papuasi z Rady Nowej Gwinei usłyszeli o tym, byli bardzo oburzeni
i wysłali notę protestacyjną do Waszyngtonu, zwracając uwagę, że nie trzeba widzieć w życiu Harvardu, aby rozumieć prawidła demokracji. Po tym, gdy w roku 1962 i 3 do Papui Zachodniej wkroczyły wojska indonezyjskie, do dnia dzisiejszego z rąk indonezyjskiej armii zginęło od 120 tysięcy do nawet 500 tysięcy rdzennych mieszkańców tych ziem. W ramach tego procesu posłużono się różnymi środkami. Od bombardowania wsi, porwań, tortur, gwałtów, palenie wiosek, ostrzeganie pokojowych demonstrantów, czy także wieloletnie kary więzienia za eksponowanie symboli niepodległościowych. Takim symbolem niepodległościowym jest widoczna po prawej stronie koło sceny, od waszej lewej, flaga Morning Star, flaga Gwiazdy Porannej. Widzicie na niej z całą pewnością gwiazdę w prawym górnym rogu. Morning Star to także Gwiazda Poranna, to też obok elementu współczesnego symbolu, to także element tradycyjnej kultury Wyspy Piak. Wyspa Piak leży na południe od Papui Zachodniej i stanowi elementarną część Papui Zachodniej. Z gwiazdą poranną jest związany pewien mit, pewna podanie, legenda, która była ważna dla ludu Piak. Otóż pewien bohater kultowy w kręgu kulturowym Piak zwał się Manar Makeri. Był on rzeźbiarzem i pewnego dnia zauważył, że ktoś podkrada wino z jego ogrodu. Zaczaił się i przyłapał na tym Sampari, czyli gwiazdę poranną, i trzymał ją w odosobnieniu. Gdy zbliżał się poranek, gwiazda poranna była tak zaniepokojona, że obiecała Manar Makeriego, że uwolni go, jeżeli ją uwolni, to zdradzi mu pewien swój sekret. Manar Makeri przystał na to i otrzymał wiedzę na temat tego, jak odnowić się, wiedzę na temat odnowienia. Wypuścił gwiazdę poranną na wolność. Po tym dokonał on wielu cudów, między innymi wszedł w ogień i odnowił swoją skórę, że stał się młodzieńcem. Niestety jego skóra była zbyt jasna, świeciła bardzo jasno, więc wszedł ponownie w ogień i tymczasem jego skóra nabrała koloru cieniu. Udał się na pobliski półwysep i następnie wyruszył na zachód. Do dzisiaj niektórzy zachodni Papuasi odwołują się do tego mitu, zwracając się między innymi do mieszkańców Zachodu, czyli także mieszkańców Europy, także mieszkańców Polski, oczekując na powrót Manar Makeriego. Istniało przekonanie, że jeżeli Manar Makeri wróci, los Papui Zachodniej się odmieni. I właśnie taką formą odmienienia losu Papui Zachodniej jest także ten koncert, który stanowi światło świadomości, przypominające światło Gwiazdy Porannej, Gwiazdy Wenus w Polsce. W tym roku najważniejszą inicjatywą zachodnich Papuasów na skalę globalną jest globalna petycja dla Papui Zachodniej, która jest zbierana obecnie na całym świecie. Pod koniec sierpnia bieżącego roku zachodni Papuasi zbiorą się wokół jeziora Genewskiego i tam 6 młodych pływaków stanie na jego brzegu i pokona 69 km wzdłuż jeziora Genewskiego wpław, by spotkać się ostatecznie z zachodnimi Papuasami, wręczyć petycję do ONZ w Genewie. Jeden z owych pływaków, który jest pomysłodawcą tej akcji, Joel, zastanawiał się kiedyś, w jaki sposób mógłby pomóc Papui Zachodniej. I wtedy przypomniał sobie pewien cytat Desmonda Tutu, zasłużonego działacza na rzecz obalania apartheidu, a także następnie pojednania. Desmond Tutu powiedział kiedyś: działaj za pośrednictwem tego, co już posiadasz, czyli za pośrednictwem swojego talentu. 6 młodych ludzi, która niebawem stanie na brzegu jeziora Genewskiego,
posłużysz się swoją pasją, jaką jest zamiłowanie do pływania. Natomiast wy, zarówno poprzez swoją pasję do muzyki, czy to występowania na scenie, czy śpiewania, tańczenia, rozmawiania tutaj pod nią, wesprzecie sprawę Papui Zachodniej właśnie za pośrednictwem tego, co już posiadacie waszego talentu. Papuasi walczą zarówno o wolną Papuę Zachodnią w rozumieniu wolności gospodarczej, wolności sumienia, co reprezentuje hasło Tana Papua Merdeka, jak i także o niepodległe państwo, czyli Negara Papua Merdeka. Papua Merdeka. A teraz chciałbym poprosić tutaj na scenę osoby szczególnie zasłużone dla naszej działalności, dla organizacji tych koncertów, żeby tutaj publicznie je docenić, uhonorować, wyrazić nasz szacunek. Zapraszamy naszego kamerzystę Pawła Koryckiego. Zapraszamy pana Marka Saganka jako gospodarza tej ziemi. I zapraszamy zespół Bunt jako też również jako gospodarze, jako no, artystów, z którymi tą ideę udało się tak zrealizować. Może prosimy na chwilę, niechaj gospodarz powie, co jest dla niego ważne i coś do publiczności niechaj. Mam straszne parcie na mikrofon, jak zauważyliście. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście. Super sprawa w ogóle. Zajebista sprawa, muszę wam powiedzieć. Ta wieś nigdy nie przeżywała czegoś takiego, moi drodzy. Jest to niebywałe, prawda? Także szok niebywały, ale wspaniała sprawa. Po raz czwarty jesteście. Wielu z was zapewne regularnie. Bomba rzecz. Wzniosły cel. Oczywiście to nie my, bo my to jesteśmy tutaj, wiecie, cienkie bolki. To Rafał i Damian, tak? Oczywiście to oni są tutaj tymi, to oni są przyczyną tego wszystkiego. To oni są temu winni. To oni stworzyli coś wspaniałego. Także generalnie ja wiem, że wielu osobom się to nie podoba. Wielu powie, słuchajcie, mamy wiele swoich dramatów. Dzieci, które prawda, nie mają co jeść i tak dalej, i tak dalej. Nie może być znieczulicy. Nie możemy być znieczuli na to, że na świecie dzieje się źle. Musimy zauważać wiele zła, które się dzieje, a w tej chwili wiele zła i skurwy się dzieje. Stwa. To tak nawiasem mówiąc, wielkie dzięki, moi drodzy, jeszcze raz gorąco was witam w imieniu Sołtysa, Rady Sołeckiej i w imieniu własnym i moich synów. Fajno, że jesteście, cześć! Spotkaliśmy się tu 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu i teraz. Mam nadzieję, że za 6 lat, 10 raz będziemy świętować taki sam fest. I na zakończenie części otwarcia mamy do was również słowa skierowane bezpośrednio od dwóch działaczy zachodnio-papuaskich. Pierwszym z nich jest Oridek Ab. Oridek Ab gościł podczas drugiej edycji festiwalu Papua Merdeka w roku 2015. Przybył tutaj wraz z zespołem Mambesak. Jest także przewodniczącym holenderskiego oddziału Free West Papua Campaign. Swoją drogą w Holandii żyje obecnie najwięcej zachodnich papuasów w Europie. I teraz mam zaszczyt przekazać wam przesłanie od Oriteka Apa. Drodzy bracia i siostry, w ten oto sposób przesyłam wam wiadomość ode mnie dla was wszystkich. Przede wszystkim przepraszam, że nie możemy być z wami wszystkimi, śpiewać razem i śpiewać dla was. Dziękuję wszystkim, całej załodze Free West Papua Campaign, kampanii na rzecz niepodległości Papui Zachodniej w Polsce oraz wszystkim przyjaciołom, którzy nie zapomnieli o Papui Zachodniej. Dziękuję bardzo za zorganizowanie festiwalu Papua Merdeka Pan Fest Volume 4. Dziękuję za całą włożoną w ten wysiłek pracę. Moi przyjaciele, muzyka jest bronią.
Muzyka jest głosem wolności. Cieszcie się z własnej wolności. Ale wiedzcie, że możecie korzystać ze własnej wolności, aby uwolnić innych, którzy wolni nie są. Wolność nie jest wolna w Papui Zachodniej. Chcę podziękować wam z głębi serca za pamięć o moim ludzie. Dziękuję wszystkim zespołom. Dziękuję wam za bycie głosem wolności. Dziękuję za utworzenie stanowiska oporu. Niech duch wolności będzie z wami wszystkimi i świeci światłem w naszej ciemności. Papua Merdeka! Ja Julka nie chcę, bo on mnie obraża. Mam zaszczyt przeczytać państwu drugie oświadczenie, jak dotarło do nas od Buchtara Tabuniego, przewodniczącego Parlamentu Narodowego Papui Zachodniej. W imieniu ludu Papui Zachodniej ze wszystkich zakątków Zachodniej Nowej Gwinei przynoszę z głębi serca podziękowanie dla wszystkich przedstawicieli rządu polskiego, polskich parlamentarzystów, jak i narodu polskiego, którzy poparli kampanię mającą za cel wsparcie niepodległości Papui Zachodniej. Niechaj solidarność was wszystkich stanie się częścią historii naszej walki i niechaj będzie w niej upamiętniona na wieki. Buchtar Tabuni, przewodniczący Parlamentu Narodowego Papui Zachodniej. Dziękuję państwu.